Na Politechnice Wrocławskiej w Strefie Kultury Studenckiej odbył się szósty panel dyskusyjny audycji radiowej Akademickiego Radia Luz, ściśle mówiąc. Tematem spotkania była akustyka. Na Politechnice Wrocławskiej skupiamy się na technicznej stronie akustyki. Nie to, co właśnie na muzycznej, że jak poszczególne instrumenty grają, ale bardziej skupiamy się właśnie na przykład na pomieszczeniach, jak zaadaptować tak, żeby dobrze to brzmiało. Oraz na przykład zajmujemy się też dźwiękami w studiu, jak dobrze nagrać jakiś zespół. Prelegenci podczas wydarzenia opowiadali o ciemnej stronie słuchania muzyki. Wszystkim, co jest głośne, możemy sobie zrobić krzywdę. Przebywanie często na głośnych koncertach albo głośne słuchanie muzyki na słuchawkach, albo nie tylko na słuchawkach, po prostu może powodować ubytki słuchu, co należy traktować właściwie dokładnie tak samo jak przekroczony poziom dopuszczalnego hałasu na stanowiskach pracy. Skutki są dokładnie te same. Na poziom dźwięku należy uważać i słuchać własnego organizmu. Znużenie czy podniesiony poziom stresu może skutkować zmęczeniem dźwiękiem. Na panelu można było również podyskutować na temat akustyki sal, a także jak można nagłośnić swoją kameralną imprezę. Trzeba to wnętrze jakoś tam dotłumić, spowodować, żeby ten dźwięk nie odbijał się od wszystkich możliwych powierzchni, czyli no, mówiąc wprost i na krótko, impreza w pustym mieszkaniu no, dźwiękowo nie będzie sukcesem. W mieszkaniu umeblowanym już to będzie lepiej wyglądało. Pomysł powstania paneli był prosty. Studentom Politechniki Wrocławskiej zależało, aby mieszkańcy Wrocławia mogli zadawać pytania ekspertom z dziedziny nauki. Mieszkańcy Wrocławia też chcą zadawać pytania, nie tylko my podczas naszej audycji, którą można słuchać w sobotę w Radio Luz. Zadajemy pytania doktorom, profesorom na tematy popularnonaukowe i chcieliśmy też dać taką możliwość mieszkańcom Wrocławia, żeby mogli przyjść i sami zadać pytania. Kolejny panel dyskusyjny na Politechnice Wrocławskiej, ściślej mówiąc, odbędzie się w marcu i będzie dotyczył technologii 5G. Echo 24, Marta Wrońska.